Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. Pan minister Sikorski w swoim wystąpieniu puszył się jak paw, chwalił i chwalił, a przecież nie ma się czym chwalić. Powinien się pan minister czerwienić, że nic dobrego dla Polski i Polaków nie zrobił. A pytanie jakie? Same porażki, panie marszałku. Ja rozumiem, że pan jest już jedną nogą w koalicji z panem ministrem Sikorskim, więc dam pytanie, żeby potwierdzić to, panie marszałku, że jednak... Wyłączyłem panu mikrofon. Proszę zatrzymać czas. Ja poprosiłem pana zgodnie z regulaminem o to, żeby pan zechciał przejść do zadawania pytań, a pan zaczął mi prawić impertynencję. Chciałbym, żeby to się nie powtórzyło. Włączam panu czas. Proszę, żeby zechciał go pan wykorzystać regulaminowo. Panie marszałku, też bym pana zachęcał, żeby pan przeczytał regulamin, bo nie muszę cały... Proszę zatrzymać czas. Proszę zatrzymać czas. Panie pośle, chciałem po raz wtóry zwrócić panu uwagę, żeby nie insynuował pan nieznajomości regulaminu Sejmu marszałkowi, wicemarszałkowi Sejmu, kiedy ja pana poprosiłem o przestrzeganie regulaminu i prosiłbym, żeby tym razem zechciał mnie pan posłuchać. Włączamy czas i ponownie pan poseł. Panie marszałku, ale ja bym chciał, żeby pan mnie nie insynuował, że... Proszę zatrzymać czas, panie pośle. Chciałem prosić pana, żeby zechciał pan przystąpić do zadawania pytania. Jeśli to się w tej chwili nie zdarzy, będę musiał panu zabrać głos. W tej chwili pan poseł przemawia i prosiłbym, żeby nie przeszkadzała panu posłowi, pani poseł panu posłowi, zwłaszcza, że on jest z pani ugrupowania, więc myślę, nie wypada przeszkadzać panu posłowi. Panie pośle, panie pośle. Panie pośle, chciałbym włączyć panu czas. Nie będziemy się tak dłużej bawić. Czy chce pan zadać pytanie, czy pan rezygnuje? To, czy chce pan zadać pytanie? Dobrze, proszę pana, proszę podejść do mnie, panie pośle. Czy mogę pana prosić? Uprzejmie proszę pana posła o kontynuowanie. Pan minister Sikorski absolutnie nic nie zrobił dla polskiej mniejszości w Niemczech. Dlaczego pan minister Sikorski nie doprowadzi do tego, aby takie same prawa polska mniejszość w Niemczech miała jak niemiecka w Polsce? Panie marszałku, następne pytanie. Tutaj posłowie Platformy mówią, że świetnie, ruch graniczny Gdańsk, Kaliningrad. Ja też uważam, że świetnie, ale pytam pana ministra Sikorskiego, czy Polacy są chronieni przed przyjazdami gangsterów ze wschodu? Ostatni wypadek, zabójstwo z premedytacją w Gdańsku. Panie pośle, pański czas już minął. I następne pytanie. Nie, już pan nie zniesienie... zdąży zadać pytania. Dziękuję panie, bardzo. Ale panie marszałku, pan mi przerywał. Ja jestem posłem od 2005 roku i żaden marszałek w ten sposób się nie zachowywał jak pan. Pan ma jakieś uprzedzenie wobec mnie. Panie pośle. Ja jestem, wie pan, zbulwersowany, panie marszałku, pana zachowaniem. Panie pośle. I wręcz trzeba do komisji regulaminowej pana zachowanie wobec mnie skierować. Przywołuję pana do rzeczy i przywołuję pana do rzeczy zgodnie z ustępem 2 artykułu 175 regulaminu Sejmu. Proszę zadać to pytanie szybciutko. Dobrze. Panie marszałku. No proszę. Jak się następne powiem. Pytanie. Zniesienie podwójnego opodatkowania z Tajwanem, z demokratyczną częścią Chin. Pan marszałek Niesiołowski jako przewodniczący mówił, że on się domaga. No nie wiem jak się domaga, jak jest w koalicji rządowej i od... Panie pośle, nie wiem, to nie ilu jest lat pytanie, nie ma to tego, jest wygłaszanie tego opinii. Ruchu, aby to podwójne opodatkowanie już dziękuję. Kończę, panie marszałku. Dziękuję panu. Pytam, dlaczego Polska nie ma, nadal nie jest sytuacja taka, że Tajwan ma takie same prawa jak inne kraje, które współpracują w Polsce, jeśli chodzi o podwójne opodatkowanie. Pytam pana, jeszcze raz pana ministra o kartę Polaka, o kolejki, jakie są w konsulatach na wschodzie. Co ministerstwo w tym temacie robi? Dziękuję bardzo.